Siemano moi drodzy, ja jestem Zygfryd Kuta, jest nożyk, tak, a po co mi ten nożyk? Nożyk mi jest po to, że przyjechała do mnie dzisiaj paczuszka. Paczuszka tutaj oto jest taka, widzicie, nawet jest ładny napis ProLine. Nadal jestem bez mikrofonu, ponieważ go nie znalazłem, tego mojego takiego fajnego dokoszulkowego, więc albo go znajdę, albo go będę musiał kupić nowego. Na szczęście nie był to jakiś zabójczy wydatek. Ale wracając do tematu, zamówiłem sobie komputer. W ogóle za blisko trzymam tą kamerę, będziecie zaraz oglądać moje migdałki albo coś, kurczę. Więc może przejdźmy do unboxingu. Kamerę sobie nam tu. Mam nadzieję, że wszystko widać, że jakoś mnie słychać. Ja sobie siądę na ziemi. Pudło jest tu. I będziemy otwierać komputer. Oczywiście komputer jest w częściach, żeby nie było tutaj. Emila się chowa za rogiem. Co chcesz? Mila chce mi nakręcić powietrza. Co wy na to? Nie, to na razie nie trzeba. Może potem. Na razie czuję się jak dziecko do święta. Nie będę wam mówił, ile ten zestaw kosztuje. Kosztował. Może to. Nie chcę sobie przypominać po prostu tego. Ojej, zapakowanie. To jest pudło numero uno i pudło numero duo. Może, że zaczniemy od drugiego pudła, bo tu jest tylko jeden element. Czyli, że tak powiem, od dupy strony zaczniemy. I do góry na razie. I jeszcze za to wrócimy. Opa. Wyrzucamy wszystkie śmieci. Jak widzicie, zapewne teraz to jest Palentium PC, Gladius M40, Pure Black, bla bla bla. Olewamy wstępy i kondynansę. Otwieramy dziada. Oj, źle mi się ucięło. Tutaj. Tam zamykiliśmy SMS-a pewnie typu dziękujemy za odebranie paczki albo coś w tym deseń. Tu muszę, będę musiał wstać. Muszę będę wstać, tak jest. I wyjąć obudowę, haha. Ha. O, skubana się nie mocno. Ale nie tak mocno, żeby sobie Zygfryd nie poradził, nie? Wyjąłeś dziabu. Mamy pudełko. Tu jest chyba... Tu jest górę na pewno. Opa. Gdzie mój nożyk magiczny? Dobra, jest magiczny nożyk, otwierasz to do SMS, coś istotnego? Dobra. Od koleżanki dostanę. Ty myśli co? Ale to jest teraz mało istotne, mamy ważniejsze rzeczy. Nie wiem, czy go nie widzicie teraz, tylko komputer, no ale... Zobaczymy potem. Dobra, to jest pierwsza rzecz. Obudowa. Może pokażemy ją z każdej strony. Tu jest czarna i tu jest od góry czarna i od boku też czarna. I od przodu czarna, wszędzie jest czarna. To tu jest jakaś gumka. To jest w ogóle wejście na dysk zewnętrzny, jakbym sobie chciał podpinać. Widzicie, taka jakby zatoczka. O. Wszystkie guziki są od góry. Start, reset, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0. O, fajnie są zatkane, przynajmniej kurzyć mi się nie będą. Jak widzicie, 3 pokrętła. Low, medium i high, jeśli się dobrze orientuję. Jest to regulacja wentylatorów, ponieważ ta obudowa ma fabrycznie 3 wentylatorki. Tam sobie możecie do środka zajrzeć. Nie wiem, czy coś widać będzie, co prawda. Ja tam widzę i kabelki, wentylatorki i jakieś inne pierdołki. Ale wentylatorki widzę 2, powinny być 3. A może trzeci jest tam gdzieś schowany albo coś. Raz, dwa. A według tego nie będzie. Top, front i rear bottom. No to nie widzę rear bottoma. Ale cholera wie. Budowa jest tak dziwnie stworzona, że nawet od dołu ma, patrzcie, wywieczniki. Kto by pomyślał? No nic, zobaczymy. To teraz możemy przejść do... O, to jest świetny plan teraz. Teraz sobie na obudowie postawimy kamerę. Tu. Aj, przewróciłoby się. Nowy kartonik.
A kurczę, 5 minut odpakowania samej obudowy, to będzie długi unboxing. W ogóle przyznam, że jeśli chodzi, tak w międzyczasie mogę powiedzieć jako dygresja, o ProLine, troszkę mnie poirytowali, ponieważ w czwartek zamówiłem, w czwartek zrobiłem przelew, a musiałem do nich w piątek dzwonić, ponieważ oni jakimś cudem mój przelew przeoczyli i paczka została do mnie wysłana dopiero w piątek o 17 zamiast w czwartek. W ogóle mówię tak trochę pod kątem, nieważne. Dlatego też, no to, tak jak mówię, troszkę się poirytowałem, ponieważ miałem nadzieję, że komputer dostanę w piątek, a tak to jest dopiero poniedziałek, albo raczej już poniedziałek. Mój urlop kończy się jutro. Dysk SSD Kingston 120 giga. Takie coś, oto. Przyznam, że jest dość mały, myślałem, że coś większego. Tenże dysk SSD planuję mieć na system i w ogóle. Ponoć Windowsa bardzo warto trzymać w ten sposób, w sensie na dysku SSD. Procesor Intel Core i7, procesor Unlock the Power Within i74770K LGA1150. Tutaj z góry widać kawałek procesorka. Na razie tego nie będę otwierał, bo bez pośpiechu. LG, ja kupiłem coś z LG. No tak, LG. Nagrywarka DVD to jest po prostu. O, no każdy komputer musi mieć jakiś czytnik przecież. Jest jakiś najtańszy sprzęt. To jest drogie dziadostwo, oczywiście. Widać to wspaniale. W kopercie, no ale nie dali już pudełka. Do Wisty dawali jeszcze pudełko, tutaj już nie. Dobrze się domyślacie. To jest Windows 8. Nie ma tu żadnej numeru licencji, żebyście mi tu nie spróbowali czegoś tutaj. Windows 8.1, x64, Polish 1 PK, DSP, OEI, DVD. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Poza tym DVD oczywiście. Nasilaczek. Aerocool VP750, bydlem powinno być mocne. Lekki zapas, bo według moich wyliczeń cały zestaw komputerowy powinien nie zużywać całych 700 nawet watów, no ale wat, volt, wat chyba, nie? Nie, no dobra, nie będę żartował, takie głupie żarty. Ale to z lekkim zapasem, jakbym kiedyś chciał wymienić na przykład kartę graficzną jakąś mocniejszą. Tutaj patrzcie, jak zapoliowane, rany boskie. Ojejciu, a już wiem co tu jest, dobra. Dwie kości 8-gigowe Kingstona, również tak samo jak dysk, w ogóle teraz się kapłem, że mam z tej samej firmy dyski i pamięci. Są to dwie ósemki, mają tu jakieś radiatorki, może to się przydać, aczkolwiek w ocenie planuje się w najbliższym czasie bawić. Tak więc 16 giga pamięci RAM. Wiem, że do gier jest to niewykorzystywane, ale nagrywanie pochłania troszkę tej pamięci, tak samo procesor też dlatego biorę mocniejszy. No i dysk twardy. Seagate Barracuda 2000 giga, czyli 2 terabajty. I na koniec, choć nie ostatnia, płyta główna MSI Z87G43. Nie brałem wersji G45, ponieważ stwierdziłem, że jest różnica naprawdę minimalna. Z tego samego powodu również nie brałem wersji gaming, ponieważ ta sama płyta jest w wersji gaming, kolorystykę ma troszkę inną. Ale jak poczytałem, to różnica jest naprawdę minimalna, a to są różnice, które nie są mi tak właściwie potrzebne. Dla mnie nie miały znaczenia. No, ewentualnie tyle, że tam były dwie kości BIOS-u, tutaj jest tylko jedna, co troszkę boli. Ale poza tym jak najbardziej w porządku. Czytałem gdzieś testy tej płyty, wydaje się w ogóle wypaśna. Mam nadzieję, że z dobrym soketem kupiłem. Wydaje mi się, że też kupowałem na 1150. Tak samo jak mój procesor, no ale o tym się przekonamy w praktyce. Czy gdzieś tu jest napisany socket, jaki to obsługuje dziadostwo? Zaraz zobaczymy. English, bla bla bla. Tak, socket LGA 1150. Dokładnie to mnie interesowało. Więc była płyta główna. Tu jest rachunek. Jesus Christ. Nie chcecie tego widzieć, wierzcie mi na słowo. O, sprawdźcie. Dysk twardy, taki jak mój, o 60 giga większy, 560 zł. Powaliło ich. Mój nie kosztował chyba tyle, co tu jest napisane. Tu jest napisane, że 419. Ja jestem pewien, że dałem jakoś 300 za niego, no ale może się pomyliłem. To jest sklejone tu u góry, czy... A, spięty. Nie wiem czemu, ale reklamowa gazetka jest spięta spinaczem, więc gazetkę sobie poglądamy potem. O, jakie ładne słuchawki. No, tu jest mój Kingston SSD 120 giga, 349 zł, a tu jest jakiś inny też 120 giga. Aha, bo to jest 2,5 cala? A ten też jest 2,5 cala, nie rozumiem. Patrzcie, ten sam dysk w dwóch różnych cenach. Kingston SSD KC300.
A, bo to jest SV300. Czym one się różnią? Jakaś nazwa modelu to jest pewnie. Nie mam pojęcia. Ja mam SV300, no. Czym to się różni? Może ten KC300 ma szybsze czasy odczytu. No i pudełko już jest puste. Emilio, zapodaj mi jeszcze zakupem sprzed pół roku, który już zawczasu sobie kupiłem. Mianowicie to jest moja karta graficzna. Do tej pory starym komputerku sobie hulała, czyli Gainword, jak widać, GeForce GTX 660 Golden Sample, cokolwiek to znaczy, jakieś tam dodatkowe bajery, coś jakby pomiędzy standardową, a pomiędzy TI. Do tej pory karty używam, bardzo jestem z niej zadowolony, lepsza od mojego starego Radeona. Prawdopodobnie do starego kompa właśnie wróci Radeon, będzie musiał jakoś się przeprosić ze starym Windowsem. A tutaj zamontujemy tego Gainworda. Nie wiem, czy jest sens robić unboxing z poszczególnych części. Wiecie co, zrobimy tak, ja zrobię sobie cięcie, z wami się na razie pożegnam, a jeżeli będziecie pisać w komentarzach, że chcecie, żebym wrzucił też unboxing poszczególnych części, to ja po prostu go za chwilę nagram, a jak będziecie chcieli, to go zmontuję i wrzucę. Raczej nie będę wrzucał filmiku z montażu komputera, no bo to tam różnie bywa. I tak dalej, więc wypowiadajcie się, co sądzicie w ogóle o takim zestawie. Z mojej strony to było na tyle. Trzymajcie się i do następnego.